Pompa już chodzi, układ już jest zbudowany, funkcjonuje. Parter 150 m2 w pełnej podłogówce. Chcemy Wam pokazać porównanie kosztów. Czym się to skończy? No na przykład zatarciem pomp. I na tym filtrze będzie brud, i na tym filtrze też będzie brud. U nas macie dwa poziomy filtracji. Witajcie serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w naszej pokazowej kotłowni, która no brakuje już niuansów do tego, żeby była gotowa. Natomiast chciałem Wam pokazać, jak ona wygląda, bo widzieliście proces tworzenia tej kotłowni od A do Z. Chciałem Wam, bardziej mi chodzi już o sam układ pompy ciepła tutaj, bo będziemy mieli kilka innych urządzeń działających, żeby pokazać Wam, jak to funkcjonuje, jak to działa. Natomiast jesteśmy już tu przed etapem, tak naprawdę pozostało nam, pompa już chodzi, pozostało nam tylko zaizolowanie rurek. Nie zostały zaizolowane, dlatego że tu była wcześniej izolacja, ale ona była do zniszczenia, że tak powiem, ta izolacja. Malowaliśmy ściany, troszeczkę się to wszystko pobruciło. Już raz myliśmy te wszystkie rzeczy, sami dobrze wiecie po budowie, że czasami się ciężko pozbyć takich jakichś tam osadów, pyłku, więc my to sobie wszystko jeszcze będziemy raz myć. Umyjemy sobie wszystko, dopiero będziemy zakładać izolację. Natomiast układ już jest zbudowany, funkcjonuje. Pompa ciepła Panasonic 7-kW. Tutaj mamy budynek 300-metrowy. Natomiast parter 150 m2 w pełnej podłogówce. Pompa 7-kW sobie spokojnie poradzi. Piętro będzie, wykończymy piętro, zrobimy jeszcze tam u góry wszystko. To będzie kolejna pompa, będzie tutaj stał Nilan. Compact P gruntowa, mamy przygotowane już podejścia z odwiertów. Pompa gruntowa Nilana będzie tak naprawdę pracowała dla parteru, ona będzie też tu nam chłodzić i będzie nam też wentylować pomieszczenia, ma też w sobie wbudowany rekuperator z funkcją chłodzenia. Natomiast na chwilę obecną parter jest dogrzewany pompą ciepła typu Split Panasonic 7-kW, ona docelowo będzie robiła 150 metrów na piętrze. Dlaczego dwie pompy po 7 kW? Ano dlatego, że chcemy Wam pokazać porównanie kosztów pompy gruntowej, jak pracuje sobie, i porównanie kosztów pompy powierzchni, jak ona pracuje, plus tutaj w Nilanie jeszcze wskażemy, pokażemy, opomiarujemy sobie funkcję chłodzenia, funkcję grzania poprzez też nadmuch, nie tylko podłogówkę. Podstawowe elementy, które w mojej ocenie powinny się znaleźć na takiej instalacji, i u nas one zawsze w instalacjach są, tak naprawdę znajdują się tutaj. Jest to rzecz, którą tutaj namacalnie fizycznie widzimy, jest to separator powietrza i filtr magnetyczny. On w tej części są to separatory Flamco Clean Smart. W tej części to jest to separator powietrza, on wychwytuje wszystkie pęcherzyki powietrza z całej instalacji, a takie pęcherzyki, jak dobrze wiecie, no powodują, że troszkę słabiej jest oddawane to ciepło. Tu separuje sobie powietrze, a filtr magnetyczny wychwytuje wszystkie złogi takich cząstek metalicznych z układu. Tutaj te zanieczyszczenia są separowane. Tu mamy ten cały magnesik, który odpowiada nam za wychwytywanie tych rzeczy. Bardzo prosty w obsłudze filtr. Wykręcamy tylko koreczek, spuszczamy, to już pokazywałem na kilku filmach. Jest to dla mnie, to jest standard, to powinno być. Filtr odmulacz, wiele firm już sobie zastrzega, że nie udzieli gwarancji, jeżeli czegoś takiego nie ma. Czym się to skończy? No na przykład zatarciem pompy. My tutaj zabezpieczamy sobie bezpośrednio układ powrotny z instalacji podłogówki. Zabezpieczamy przy okazji sobie tą pompę, żeby też na nią się nic nie dostawało. Drugim filtrem magnetycznym jest również tutaj Panasonic w generacji J, ma już wbudowany tutaj filtr. Zawsze był siatkowy, ale teraz jeszcze do tych siatkowych dokładają magnes, który też wychwytuje te rzeczy. Spotkałem się niejednokrotnie z realizacjami Panasonica i innych firm tutaj z rejonu, które twierdziły, że ten filtr już nie jest potrzebny, dlatego że to jest, że tutaj jest ten filtr. A no mianowicie pokażemy Wam któregoś razu, że i na tym filtrze będzie brud, i na tym filtrze też będzie brud. Ten filtr tutaj jest bardzo malutki, to jest krótki, mały magnes, on mocny, dosyć neodymowy, natomiast jest krótki, mały, przy dużych przepływach on nie wszystko wychwyci. Ten, pierwsze filtracje macie tutaj z instalacji, pierwszą tu, a drugą macie tutaj, więc u nas macie dwa poziomy filtracji, które zapewnią, że na pewno wymiennik nie będzie do płukania przez wiele, wiele lat. O ile mamy instalację grzewania podłogowego, to tak tutaj te filtry magnetyczne nie spełniają aż takiej wielkiej roli, natomiast przy starszych, modernizowanych budynkach, gdzie mimo tego, że płuczemy instalację, mimo tego, że mamy świetną pompę, która płucze nam ciśnieniem wody i ciśnieniem powietrza, zrywa nam te złogi, podajemy chemię, która nam pomaga wcześniej, podajemy inhibitory korozji, pomimo tych wszystkich naszych zabiegów i tak nie jesteśmy w stanie idealnie wszystko wyczyścić i te rzeczy będą
się odrywały od wewnętrznych ścianek instalacji, rur, grzejników i innych rzeczy. One się tam są przez ileś lat złożone, oderwą się i teraz wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli one trafią na przykład tutaj na taki jeden filterek magnetyczny, go zaraz zapchają. Może się okazać, że będziecie mieli alarmy różnego typu i nie będziecie wiedzieć, jak sobie filtr wyczyścić, bo wasz instalator na przykład robi gdzie indziej, nie jest w stanie do was przyjechać. Nam zapewnia jakby tutaj ochronę jeszcze filtr ten magnetyczny. Rzecz, która jest niezwykle istotna, no właśnie to płukanie. To powinniście państwo sobie zwrócić uwagę na to, jeżeli robicie modernizację takiego układu grzewczego, koniecznie szukać firmy, która wam to wypłucze. Jeżeli firma instalacyjna nie wykonuje takiego płukania, to poszukajcie kogoś, kto wam przed modernizacją takie płukanie wykona. Niezwykle istotna rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o modernizację układów grzewczych. Cóż tu więcej, jeżeli chodzi o samo wykonanie, no tutaj mamy robione na rurach polibutylenowych, nie zachodzi jakby tutaj kawitacja, możemy się dosyć szybko, ja pokazywałem i w tym filmie też będziecie widzieć, jak szybko sobie możemy wymieniać te rury. One wytrzymują po 60 kilka bar ciśnienia, więc tutaj nie ma problemu. Zawór turydrogowy przełączający, on jest w przypadku tylko i wyłącznie, gdy mamy pompę ciepła z osobnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Rozdziela nam ciepło bądź na ciepłą wodę użytkową, bądź na instalację grzewczą przez bufor, bądź poza buforem. I to są takie części składowe, tu się pojawi nam izolacja kauczukowa, to będzie izolacja K-Flex, nie będą to zwykłe jakieś tam szare izolacje. K-Flex jest jak najbardziej szczernym, dobrym materiałem izolacyjnym, ładnym, estetycznym, dlatego też my go stosujemy. Tak wygląda kotłownia, już przygotowana pod pompę ciepłopowietrzną. Gdy tylko się dobierzemy do Nilana, gdy tylko już trafi do nas, będziemy go montować, pokażemy go na filmach, sam proces montażu. Bardzo szybki, bardzo fajny, również bardzo estetyczny, a z tego wyjdzie kotłownia. Zobaczycie sobie już jak to odpalimy. Na chwilę obecną nie mamy, czekamy na dotację. A tak już mówiąc zupełnie poważnie, faktycznie będziemy czekać, czekamy na moment ruszenia programu Moje Ciepło, bo on też nas obejmuje jako budowę nowego domu. Mam nadzieję, że uda nam się dzięki temu taką pompę pozyskać, jak nie, będziemy musieli zakupić ją za swoje pieniążki już bez dotacji, natomiast na pewno ona się tutaj pojawi w tym roku i myślę, że pokażę też troszeczkę film z samego montażu, podobny do montażu tego, z tym, że tu, może Przemku pokażemy, na razie mamy piękny roll-up, a za roll-upem mamy przygotowaną instalację, wyprowadzoną już tutaj pod montaż tego Nilana, to pokażemy później. Też wszystko przygotowane w systemie Nilan, w systemie, przepraszam, polibutylenu, więc będziemy pokazywać wam na szybciutko montaż, jak to się robi, ja to już zasłaniam. Dzięki śliczne, jeżeli byście chcieli podobną kotłownię u siebie, zapraszam do kontaktu. Jeżeli będziecie mieli ochotę zobaczyć, jak to faktycznie funkcjonuje, popatrzcie sobie na parametry pracy. Zapraszam do naszego biura w ciągu, myślę, 2 tygodni, a mamy początek lutego. W ciągu 2 tygodni powinniśmy już być tutaj na miejscu. I pokażemy państwu wszystko, jak to fizycznie pracuje, jak to wygląda. Mamy jednostkę na zewnątrz, pokażemy, czy ona hałasuje. Zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że dużo wyniesiecie z wizyty u nas w biurze. Pozdrawiam.